Wszystkim, znowu połączyłem przeciąg Pillars of Eternity, a tak miała Marchia. Dobra, jesteśmy w sercu. W sercu Białej Kuźni, a raczej w sercu baterii Durgana. Przy Białej Kuchni śni. Dobra, splądrowaliśmy wszystko co się dało. Została nam już tylko ta głowa smoka do zobaczenia. Wewnątrz kuźni pokryty jest ciemnym, pofałdowanym kamieniem. Wiecie co, ustawmy się jakoś. W miarę defensywnie. I spróbujmy coś z tym zrobić. Na końcu okrągłego pomieszczenia znajduje się wielka czaszka smoka wykonana z kamienia. W jej paszczy znajduje się plątanina metalowych przegród, rur i kominów, co wskazuje, że kiedyś ta imponująca konstrukcja służyła jako piec Białej Kuźni. U podstawy znajdują się zagłębienie. W oczodołach znajdują się złote pierścienie, wyraźnie przeznaczone na jakieś klejnoty lub przyrządy. Okej, dobra, i wygląda na to, że tutaj tego są nam potrzebne te adrowe kule, które znaleźliśmy. Dobra, jedna. Czujesz, że narastające wibracje czaszki, aż w końcu podłoga drży ci pod stopami tak mocno, że aż stukają luźne kostki brukowe. Zeskakujesz z pieca, by stawić czoła temu, co nadciąga. What stirs in the heart of the battery? Okej, lawa. Te posągi wyglądają podejrzanie. Okej, dobra. Na razie tyle. Dobra, umieśćmy drugą adrową kulę w prawym oczodole. Spinasz się wyżej, ostrożnie umieszczasz bla 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 bla. Powietrze wokół ciebie nieznacznie się porusza, adrowa kula nagle rozbryskuje pomarańczowym światłem, początkowo oślepiając jasno, po chwili tlącym się jak pozowe ognisko. Z obu kul unoszą się cienkie smugi dymu i masz wrażenie, że z głębi z pieca dobiega cię łoskot maszynerii. Heat. Tremors. They returned. Widać, te kadrowe kule są włożone. Dobra, została nam jedna rzecz. Kamienny dysk w pustym miejscu pod kowadłem. Mieszasz kamienny dysk w kowadle, idealnie pasuje do pustego miejsca. Na twoich oczach dysk obraca się sam z siebie, dopasowując się i ustawiając. Z głębi pieca dobiega nagły metaliczny zgrzyt, jakbyś ożywił jakiś ukryty mechanizm. Z kominów dookoła unosi się gorące, zatęchłe powietrze i pojawia się blask rozpalonego ognia. Z paszczy smoka dobywa się podmuch gorącego powietrza, roztopiony metal spływa do niecki, zaś z pomiędzy smoczych kłów zaczynają wydobywać się kłęby czarnego dymu. Słyszysz ponowny jazgot, ale tym razem to nie maszyneria, dokoła narasta wycie bez cielesnych głosów, przepełnionych gniewem i rozpaczą. Remember yourselves, Pargrunen! Defend the battery! Okej. Dobra. Stalowi strażnicy się pojawili. Ale chyba największe zagrożenie jest tutaj. Na miejscu. Dobra. Weźmy się za tych. Panów. A nie wiadomo co to jest. Dobra. Czego możemy bezpiecznie na początku rzucić? Spróbujmy może standardowo... nie rzekę płomieni. Odsłonięcie słabości. A ty możesz rzucić krąg obronny? Dobra. I zobaczymy właśnie... Ty masz jeszcze dużo umiejętności, z których często nie korzystam. Ogłuszenie przeciwnika to raczej na nich nie zadziała. Przełomienie, odporność, ogłuszenie, tak. Zadając dodatkowe obrażenia powodujące osłabienie, to raczej chyba również na nich nie zadziała. Wow. Ok.
Okej, dobra. Rzuciliśmy jakieś zaklęcie. Jeden ze strażników rzucił się na diablicę. Czy weszło? Tak, weszło w nich odsłonięcie słabości. Fajnie. Nawet coś ich już mocno poharatało na dobry początek. Dobrze. Czy mamy jakieś bezpieczne zaklęcia na AOE? Możemy zawsze zamęt puścić. Ale oni odporni są na zamęt. Pomoźna choroba, trucizna. Jeden z nich jest odporny. Dobra, może spróbujmy ściągnąć tego strażnika. On jest nośnikiem dusz. Więc możemy rzucić święty blask. Na nich zadziała. O, barbarzyński ryk. Przydać? Dobra, ale odrzucił swoją rzecz. Poważne obrażenia. Całkiem nieźle wchodzą tutaj. Stalowi strażnicy są odporni na ogień. Okej, więc będziemy... Więc kule ognia się nie przydadzą. Mrową chmurę możemy rzucić w ten sposób. To ich trochę poharata. Dobra, ty możesz spróbować powalić ten cień. Odporność na powalenie ma, więc nie. Dobra, jedź dalej. Że też spróbuj mu pomóc, co? Wow, na skraju śmierci. Trafienie 34, podsepny atak, obrona krytyczna. Okej, okay, no nieźle. Ty ryknęłaś, fajnie. Możesz spróbować użyć swoich specjalnych rzeczy tutaj. Przerwiesz walkę, ale w sumie nie aż tak źle ci poszło z tym. Dobra. Palnijmy standardowe błogosławieństwo. Okej. Okej, jeden z tych cieni padł, to chyba był ten najbardziej odporny. Fajnie. Więc ty, Eder. Gdzie ty jesteś? Tutaj walczysz z nim. Spróbuj go przewrócić. Podejdź tutaj, rzuć tą świętą, święconą ziemię. Nam się przyda. Dobra, diablica mogłaby się wycofać. Zakrycie całunem. Okej. Ty możesz tutaj pomóc. Zmianę krytyczną lancą na przykład. Okej, okay, ten cień na środku też chyba padł, fajnie. Więc co, tylko strażnicy zostali? No to wygląda. Okej, okay, strażnik powalony, ładnie. Gdzie ty jesteś, diablica? Dobra. Dobra, spróbuj zaatakować go z nienacka. Okej, okay, święcona ziemia weszła. Dobra, co jeszcze możemy zrobić? W sumie niewiele.
Już tutaj szybko padają. Możemy jeszcze rzucić boskie piętno. Co my tutaj? Możemy rzucić jeszcze parę zaklęć. Okej, ładnie. Dobra. Tego strażnika też powalmy. Paladyn powinien atakować tego. Nie wiem, dlaczego on jest paraliżowany. Powinniśmy to wcześniej wykorzystać. Dobra, tutaj również padł. Chyba Eder zabija ich tym swoim morderczym czasem. Dla nośników dusz. No i dobra, już tylko ten pan został. Okej, dobra. Cały czas jesteśmy jakby chyba over level nad tym dodatkiem. Więc to nie była zbyt trudna walka. Ale gdybyśmy mieli dużo niższe poziomy, to widzę, że to mogło być dużo trudniejsze. Takie okrążenie. Tak. Ale dobra. Jakoś poszło. Zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Samsung. Tutaj też. Hey there. Co tyle? Tyle. Zadanie zakończone, tak? A nie, jeszcze tutaj musimy coś zrobić. Yeah? Stop, Marauder! Our bodies are dust already. Must you profane holy ground with further violence? Wojny sięgają z białej kuźni, ryczą. Kiedy się unoszą i blask rozjaśnia pomieszczenie krwawo-czerwonym światłem. Did the height of our walls offend you? Did we cross your borders? Sail you weak steel? Tell us, why did you invade our fortress? Baterie Durgana opuszczono ponad 200 lat temu. No, that cannot be. Abidan wouldn't allow it. Wygląda na to, że pozwolił. Wake up, Exandru! This is why Abidan gave us the White Forge, that we might take up arms and deal with villains like this. Such a magnificent device, and she can only see it as a tool for war. She shames our grandparents, who wandered this continent and... Quiet, both of you! Can't you feel it? This chill, this silence. But you, you entered our keep and found it abandoned, ruined. What happened to us? Legenda głosi, że walczyliście między sobą i zniszczyliście się nawzajem. We fought, yes, but only with words, ideas. Yet it was enough. Our divisions left us unprepared for what came next. I'd never seen anything like them. Twice the size of any ogre, and positively fearless. They were... Eyeless. Yet no matter how hard we fought, or how deep we hid, they kept coming for us. Kto taki? Some kind of magfolk, but bigger than any we knew of. We who survived never got close. No tak. Robi sens. They were relentless. Unnaturally so. Dlaczego was zaatakowali? Nie zatrzymywali się, by cokolwiek wyjaśnić. Ale zastanawiałem się, jakie to dzikie ludy mogą przetrwać w takim miejscu. We should have taken our steel and pushed east. What's to say they didn't come from the east? From the lands Maroons so coveted? It was a punishment. For taking this gift of Abidan, the White Forge, and squandering it on our greed and vanity. Move, darling. We retreated until there was no place left to go. Until those of us who remained were here. Here, with the salvation Abidan had left us. Jakim ocaleniem? The White Forge. With it, our smiths pulled the souls from our bodies
and preserved them in the very stones of Durgan's battery. Ciekawe, czy to chodzi o te kamienie, które właśnie przynieśliśmy tutaj. It was agony. Nie, chyba chodzi o całość. Feeling your soul ripped from your flesh. Feeling every part of you torn asunder. But it saved us. No, jeżeli tak to chcesz ująć. Imprisoned us. No, tak bardziej. It was Abidun's grace. Now, we inhabit the monument our people built to the White Forge. Co to wszystko ma wspólnego z Abidunem? The White Forge belongs to Abidun, of course. It is here that he built his own body. And whether he found this place or created it, it's a truly remarkable smithy. We Pargrunin are wanderers by nature. But it was Abidun's call that led our forefathers here after generations spent along the Pearl Coast and Air Glonfoth. So the old stories say. Then again, I can't see any other reason our grandfathers would have stayed here when greener lands lay east. Jak działa Biała Kuźnia? Its fires have been blessed by Abidun. They're fed by Aeora's molten heartbeat and veined with Audra that runs to the center of the world. Which explains their conductive power. See, these Audra veins allowed us to siphon essence into steel as we shaped it. And that essence, the extraordinary heat of the forge, and our smith's skill is what made Durgan's steel so remarkable. Rozumiem, teraz jesteście tutaj w baterii Durgana. Stuck here, you mean. With all the others who sought to escape the Eyeless. Dobra, co im odpowiemy? Jesteście tutaj uwięzieni, nie możecie doświadczyć niczego innego? Musi to was doprowadzać do szału. Had we thought longer on the fate that awaited us. We might have chosen a quick death to this slow agony. Blasphemy! There's no greater honor than remaining here, watching over the White Forge. Pewnie można na to spojrzeć i w ten sposób. I only wish we could protect this humble monument better. Or do something. Anything. We were once among the greatest smiths in the known world. Tell me, do Kith still speak of us? Tak, i to z szacunkiem. Nadal uważa się was za mistrzów kowalstwa. That is good to know. It's only a shame that this legacy is nothing but a memory. Is this why you braved the restless souls of Durgan's battery? To recover the process of Durgan's steel? Dobra, co możemy odpowiedzieć? Dużo jest opcji, dlaczego mogliśmy tu przyjść. W pobliżu jest wioska o nazwie Krzepa, dla której nastały ciężkie czasy. Mieszkańcy poprosili mnie, żeby odnaleźć Białą Kuźnię. Słysząc to, Pargumowie o Asencji wydaje się łagodnieć. W jednej chwili wszystkie dusze i fragmenty dają się odróżnić, a następnej znów zlewają się nieustanną masę. Przypominają ci ławicę ryb pochwyconą przez przypływ tumany. Śniegu wirującego na wietrze, spiżarnię pełną aromatycznych przypraw. Then I hope you're satisfied with what you found here. At least you get to leave this place. But it was good to be remembered, however briefly. Kiedy dusze baterii Durgana mówią do ciebie, ich spirowa esencja nabiera kształtów, zupełnie jak to było z Merwaldem. Jest ich mnóstwo, wszystkie działają z różnych pobudek uwięzione we wspomnieniu przegranej bitwy. Czujesz gorycz ich niepewnego istnienia i ciążliwe brzemię stuleci. To powolny, bolesny los, ale czujesz, że możesz darować im inny. Możemy kazać im strzec kuźni w działach. Możemy spętać w białej kuźni, albo możemy ich uwolnić. Wydaje mi się, że uwolnienie jest chyba najlepszą dla nich opcją. Już i tak 200 lat tutaj spędzili. Jesteście wolni, powróćcie do cyklu i znajdźcie sobie nowe żywoty.
Wyczuwasz subtelną więź między duszami i baterią. Kiedy ją przerywasz, dusze krzyczą, niektóre z ulgą, inne z gniewem. Wyterze narasta ciśnienie, wrzenie esencji energii. Zatykasz uszy i zaciskasz zęby, by uchronić się przed potężnym szumem, zbierającym w jądrze twojej własnej duszy. Okej. Możemy teraz skorzystać z białej kuźni. Po oczyszczeniu z sztaby można wykorzystać w dowolnym momencie. Potrafię ona oczyszczyć sztaby durgańskiego żelaza. Wyprodukować jedną sztabę oczyszczonego żelaza, potrzebujesz kilku sztab żelaza. Okej. Może teraz skorzystać z białej kuźni. Okej, dobra, no to widzę. Biała kuźnia, sztaba oczyszczonego durgańskiego żelaza. Dobra, skoro już tu jesteśmy, to stwórzmy tyle, ile możemy. Trochę nas to będzie kosztować. Ale z pewnością nam się przyda. Dobra. To wygląda na to, że to koniec naszych przygód w białej kuźni. You stepped out of Durgan's battery and into the new snow outside. Word had already spread of strange lights rising from the fortress, an energy crackling in the sky. The survivors of Starwart flocked to Durgan's battery, their steps hastened by the promise of peace and prosperity at last. They mended their walls, gathered their strength, and prepared their town for the new opportunities that were sure to come. And with the voices of Durgan's battery silent at last, none heard the distant groan of something stirring among the peaks, as massive and relentless as an avalanche. Zakończona Pillars of Eternity, Biała Marchia, część pierwsza, by rozpocząć kolejny oddział. Powieści odpocznij w dowolnym miejscu poza Białą Marchią. Okej. Przejdźmy tutaj. Dobra. Tutaj domyślam się, że możemy przeskoczyć z powrotem. No i w sumie nawet nie byliśmy na chwilę. Dobra, jest jednak jeszcze jedna mała sprawa, którą chciałbym zająć się dzisiaj. Dobra. Idźmy tutaj. Spróbujmy zmierzyć się z tym smokiem, którego wcześniej spotkaliśmy. Ponieważ... Opominałem go, bo myślałem, że może być tak potężny jak adrowy smok i byśmy nie dali mu rady. Dobra, dajmy sobie bestię. Chyba smok to bestia, dobra, przyjmijmy sobie. Ale może nie jest taki silny, może jak jest troszkę bardziej... na poziomie tego smoka, co spotkanie. A tamta walka poszła dosyć łatwo. Więc zobaczymy, dobra. Najwyżej wczytam grę. I zmienimy... zmienimy drużynę w następnym odcinku, jeżeli w tym się nie uda walka z tym smokiem. Mam nadzieję, że mamy jeszcze dostępną opcję z nim walki z nim. Przez guba lodu, mroźny szlam. Smok górski. Dobra. Hey. Stawmy się może jakoś. I'm here. Hey. I zobaczmy. Wypróbujmy go. Oh, I could still kill you for this annoyance. Gień smoku. Dobra. O, to jest bestia.
Jest dobre, że wybrałem. Dobra, Palady może niech się na niego rzuci. Ty tutaj troszkę zostań z tyłu. A w tymczasem rzućmy krąg obronny. Może weź na razie łuk. Spróbujemy do niego strzelać. Ty odsłonięcie słabości. No i dobra. Zobaczmy. Okej. Na początku całkiem mocno nas poharatał. Możemy coś sobie przywać. Tutaj jakąś zapchę dziurę przywołać. Okej. Obrony ma całkiem spore. Chyba nie weszło odsłonięcie słabości. Chyba zostało anulowane nawet. Okej, ale krok obrony na szczęście nam wszedł. Dobra. Ty wejdziesz tutaj i zaczniesz ich tutaj szarżować. Zamierz się tym mrożnym szlanem szybko. Ty podejdź tutaj. A ty spróbuj jeszcze raz odsłonięcie słabości. No nie, wzięli się za Alota. Spróbujmy naprawić. Dobra, tutaj rzućmy poświęconą ziemię. Tutaj serce furii. Okej, dobra. Mocno oberwaliśmy. Chyba znowu przerwali czarowanie. Dobra, w każdym razie Alot, weź drugi oddech. Okej, dobra. Nie widać, żeby on miał szybko schodzić. Okej, i jest skamieniały. Nie fajnie. Okej, dobra. Jak widać, to nie będzie taka prosta walka. Trochę zadaliśmy mu porażeń. Nie wiem w sumie ile. Ale wygląda na to, że będziemy musieli zmienić po prostu drużynę, żeby z nim sobie poradzić. Dobra, ale to zrobimy w następnym odcinku. Wczytam tutaj zapis. Będziemy mieli zmienioną drużynę. Weźmiemy sobie z powrotem... Kogo my sobie weźmiemy? Tego pieśniarza. On dobrze działał wcześniej, więc może na niego również dobrze zadziała. I spróbujemy podejść do niego z powrotem. Nie wiem, czy ten smok będzie dostępny w części drugiej, więc fajnie byłoby się za niego teraz wziąć. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!